between the devil and the deep blue sea. I'll be your preacher, will you follow me? No more chains around you now, you're free. Free to be who you want to be. Zacznę trochę górnolotnie, Karol, od ciebie, czy ta twoja seria teraz, czterech wygranych, w momencie, kiedy wydaje mi się mało kto w ciebie wierzył, czy to jest równie cenne albo nawet cenniejsze niż to, że walczyłaś o pas UFC? Dla mnie jest to dużo cenniejsze. Naprawdę, dla mnie to jest coś, czego nie da się opisać słowami. To jest, no to jest niesamowite, bo tak naprawdę wszyscy mnie skreślili. Ja miałam takie momenty zwątpienia w samą siebie. No ale gdzieś tam podjęłam tam jeszcze jedną próbę walki i się udało. Wydaje mi się, że stałaś się inspiracją dla ludzi i też moje pytanie jest takie, czy wydaje ci się na przykład, że to, co przeżyłaś w młodości, sprawiło na przykład, że ty po tych pięciu przegranych wróciłaś, że ktoś, kto na przykład by takich rzeczy w życiu nie przeszedł, mógł się dużo wcześniej załamać? Na pewno w jakiś sposób mi to pomogło. Nawet może nie to, co przeszłam, ale może też to, że od dziecka chodziłam tam na, od dziecka jako nastolatka na różne terapie, współpracowałam z różnymi terapeutami i nauczyłam się pracować sama ze sobą, nauczyłam się pracować ze swoimi emocjami, ze swoimi lękami, obawami. I też na przykład właśnie po tych pięciu przegranych no sporo osób mi mówiło, mamo, może skorzystać z pomocy jakiegoś psychologa, terapeuty. Ja mówię, nie, ja tego nie potrzebuję, umiem pracować sama ze sobą. I wydaje mi się, że fajnie to sama ze sobą przepracowałam. No i teraz jestem tu, gdzie jestem. A jeszcze to, to że tak powiedziałeś, że mogę tam inspirować innych, czy dawać taką nadzieję. Jakiś czas temu, ja się popłaczę, jak to opowiem, jakiś czas temu dostałam wiadomość od matki, która ma nastoletnią córkę. I ta dziewczyna też choruje na depresję, jest po jakiejś próbie odebrania sobie życia i właśnie ta mama, kiedy usłyszała moją historię, gdzieś tam zaczęła mnie czytać, słuchać moich wywiadów, pokazała to swojej córce i ta dziewczyna, ta młoda dziewczyna się bardzo tym zainspirowała, gdzieś tam znalazła w sobie taką chęć do walki o siebie przede wszystkim i ta mama mi napisała, dziękuję, uratowałaś dwa życia mojej córki. No i wiesz, i dla takich rzeczy to jest warto o tym opowiadać i też słysząc takie historie też wiem, że nie mogę się poddawać, bo jednak jestem tą osobą medialną, rozpoznawalną i swoją postawą mogę gdzieś tam motywować innych. Ja bardzo długo się tak spierałam się z myślami, czy o tym opowiedzieć, czy nie. I w końcu mówię, no skoro mnie spotkało to, co spotkało i fajnie sobie jednak to życie poukładałam, to może jak to opowiem tym młodym ludziom, to oni też będą widzieli to światełko w tunelu, że teraz jest u nich w życiu źle, ale mogą zapracować na to, żeby mieć w przyszłości fajne życie. I postanowiłam o tym opowiedzieć. Chyba zrobiłam takiego live'a, kiedy pierwszy raz opowiadałam o mojej depresji. I potem dostałam tyle bardzo pozytywnych wiadomości. I tyle ludzi mi w ogóle dziękowało, że o tym opowiedziałam. I to jest bardzo miłe. Z perspektywy partnera, ale też wcześniej trenera. Jak trudne było to dla ciebie w pewnym momencie gdzieś, nie wiem, czy pogodzić się z inną rolą, czy przejść do innej roli w waszej relacji? Nie, wiesz co, dosyć proste to było i tak naprawdę gdyby... Karolina jest taką bardzo osobą rodzinną i nie możesz zmienić całego swojego życia tak po prostu stryknięciem palcami, to ogólnie no to ja już... Dużo ludzi myśli, że... Znaczy nie zna dokładnie tego momentu, kiedy w ogóle już nie trenowaliśmy. Tak naprawdę te walki ostatnie, no to
ostatnia nawet, na której byłem, nie byłem w narożniku, ale w ogóle, której byłem fizycznie z Penę, Jessica, no to tak naprawdę ja już bardzo mało robiłem z Karoliną jakiekolwiek rzeczy, jeszcze jakieś tarcze czy coś, no to jakby pomogłem, ale de facto to tak naprawdę już zanikało od paru walk jakby, no bo jednak na sparingi, teraz w ogóle nie oglądam ani sparingów, niczego tak naprawdę, Karoliny walk i sparingów na sali, nawet treningów tak naprawdę chyba zobaczyłem, nie wiem, trzy może w przeciągu dwóch lat, takie normalne, więc staram się tego nie robić po prostu i to było, jak już zostaliśmy, że tak powiem, byliśmy razem, no to było bardzo w sumie proste, bo dość naturalne takie, że nie chciałem tego jakby oglądać, bo to jest ciężki sport i bardzo przykry, że tak powiem, i wymagający jednak takiego. No wiesz, no jednak to jest walka, nie gra w szachy, więc to troszkę inaczej też się odczuwa, potem wiesz, patrzy się jak ktoś cierpi, bo to jest jednak no ciężki kawałek chleba, więc jakby nie, jeżeli pytasz o to, czy sprawiło mi to jakąś trudność, to kompletnie nie. Im bardziej angażowaliśmy się emocjonalnie w związek, mam wrażenie, że tym trudniej było nam się dogadać na macie, bo na przykład Łukasz jest takim trenerem, że on, i to jest normalne, że trener krzyknie na zawodnika, żeby zmotywować go, a ja nienawidzę, kiedy ktoś na mnie krzyczy, kiedy krzyczy na mnie trener, okej, okay, ale kiedy trener jest moim partnerem, moim chłopakiem i on na mnie krzyczy, no to tutaj już się pojawiały pewne schody i mnie to wkurzało i potrafiłam się na przykład na treningu popłakać, tak naprawdę bez powodu, bo Łukasz na mnie krzyknął, a on nie krzyknął na mnie dlatego, bo był na mnie zły, czy jest złym partnerem, tylko po prostu jako trener chciał mnie zmotywować i gdzieś tam po prostu przestaliśmy się, im bardziej nam na sobie zależało, tym trudniej było nam się dogadać na macie po prostu. Wydaje mi się, Zabor, że jednym z takich trudniejszych momentów dla ciebie mogła być chyba walka z Yan Xiaonan, bo pamiętamy tamta kontuzja oka w pierwszej rundzie, dodatkowo jeszcze dalej walczysz praktycznie przez 15 minut. I wyglądało to poważnie. Jakby wiesz, z narożnika to nie masz świadomości do końca. Wiadomo, że zawsze zawodzi. Ja rzucałem ręcznik na przykład niejednokrotnie. Myślę, że z 3 czy 4 razy mi się zdarzyło tak naprawdę nawet wbrew zawodnikowi. Tutaj była taka sytuacja, że najgorszym takim momentem było to, że nie było tego przerwania w tej walce, gdzie ta kontuzja stała się praktycznie na początku tej walki. Było to, że ten lekarz wszedł do walki, wiesz, do klatki. I jak wchodzi lekarz do klatki, to wiesz, no i on bada zawodnika i on mówi, że jest okej, okay, gdzie patrzy i tam robi to, co musi po prostu. No to wchodząc potem do narożnika, jakby nie jest twoim pierwszym, tylko pytasz się jak oko, jak wszystko okej. Okay. Karola myślała cały czas, że to się odwróci to oko, że będzie zaraz okej. Okay. Nie wiedziała, że to jest, znaczy bolało ją to wszystko i była to ciężka kontuzja, ale jakby liczyła na to, że jak, nie wiem jakim cudem to zrobiła, ale że będzie, że zaraz może być okej, okay, albo jeszcze wygra tą walkę. No i wiesz, nie patrzysz potem po lekarzu, nie patrzysz, nie dopatrujesz się tego oka, że jeszcze zawodnik, wiadomo, zawodnik... Ufasz lekarzowi po prostu, nie? I to też są, wiesz, też emocje takie, że masz tak naprawdę, łącznie z tym, zanim się wdrapiesz do klatki, masz jakieś 40 sekund na przekazanie czegokolwiek. Wiadomo, zawodnik zawsze może skłamać, bo zawsze będzie chciał walczyć, często tak jest, ale jeżeli lekarz, któremu się płaci za, wiesz, jest po, no, tyle lat uczył się tego fachu i wszystkiego, więc ja nie skończyłem tych studiów. Wiadomo, no po walce, jak wiesz, oko wyglądało strasznie po walce, wiesz, no to widać, ale no jeżeli działasz pod wpływem emocji, no to różne są, wiesz, rzeczy. No ja jakby byłem, na pewno było taki moment ciężki, no bo to była ciężka kontuzja, więc jeżeli chodzi o ten ręcznik, to tak na początku, no byłem trochę zły na siebie może, że tego nie dopatrzyłem, ale z drugiej strony nie miałem nic... Miałem tego świadomość, że zrobiłem wszystko jakby okej, okay, bo ja naprawdę, nie było tak, że ja to ukryłem przed samym sobą, nie? Że powiedziałem, kurde, jednak chyba mogłem przerwać, bo jednak widziałem to. No nie widziałem tego w ogóle, nie? A może też dlatego się nie przyglądałem, że ten lekarz, gdyby ten lekarz nie przerwał, więc może byśmy inaczej do tego podeszli w środku, w oktagonie, nie? Ale skoro lekarz jakby puścił, no to tak to wyszło. No i to był ciężki moment na pewno, nie? Bo nie wrócić jeszcze, to było takie, COVID się zaczynał, nie? Wtedy. A pamiętam, ostatnim samolotem wracaliśmy dłużej, byliśmy z tydzień w tej Nowej Zelandii, miała tą operację, no to był taki ciężki, kurczę, moment, taki myślę, że na pograniczu zakończenia już kariery wtedy, nie? Do walki o Mistrzostwo Świata to po prostu ja w ogóle byłem, o Jezu, taki napędzony, naprawdę dobrze mi się pracowało i
I że tak powiem, potem jeszcze ta gonitwa, jak była z Gadelą, dwie walki wygrane po pasie, potem znowu title shot miał być i jakby do tego momentu w ogóle nie czułem stresu, czegoś takiego, a potem zacząłem tak to odczuwać, że po prostu wiesz, że no, chodziłem już tydzień przed walką, było już ciężko, naprawdę brzuch mnie bolał. Jeszcze chyba strasznie, też po tym nokaucie z Jessica Andrade, wtedy też to tak bardzo przeżywałeś. No, więc ja mówię, że to już po prostu sam organizm mi odrzucał, wiesz, po prostu przez tydzień po prostu były takie nerwy, że nie mogłem wytrzymać już tego, nie? I nawet teraz, jak jest walka Karoli, no to ja w ogóle wyjeżdżam sobie gdzie indziej zupełnie, jak najwięcej roboty sobie biorę na głowę, żeby czymś się zająć, bo ten ostatni tydzień jest po prostu ciężki, nie? Taki, więc, a jeżeli jeszcze by widziała ona, jak to bym ją stresował i wiesz, wkurzał. No teraz, bo ja leciałam na, przed ostatnią walką ja leciałam na Fight Week do Vegas, Łukasz leciał do Nowego Jorku, tam do naszych przyjaciół, no i już na, nie wiem, na 5 dni przed Fight Weekiem, no to już chodził taki nerwowy już. No, to jest mniej więcej, ja mówię, nie, jednak jak ja miał być tam na hali czy cokolwiek na rzeźniku, to była tragedia w ogóle. To jest, myślę, że nie wiem, może ktoś to umie, no nie wiem, ale myślę, że to nie jest dobre połączenie ogólnie. Czyli tak z tego, co opowiadasz, to wynika, że to ty, Karolę, zachęciłeś, żeby udała się do ATT, czy ty się z tym ona już szybciej miała jechać do Stanów, tylko nie do ATT w ogóle. Jakiś czas temu o tym rozmawialiśmy, że, no, że jak chcę dalej walczyć, to muszę gdzieś wyjechać. No wtedy wybuchła pandemia, miałam tą kontuzję, jeszcze przed tą kontuzją też już tam były jakieś plany, żeby wyjechać, no wie, potem była kontuzja, pandemia i... Wiesz, ona wyjechała w sumie, żeby kończyć karierę tak naprawdę, nie? I tak, no tak, tak. To miała być moja, wyjeżdżając do ATT, to miała być moja ostatnia walka. To co jeszcze tak naprawdę miałaś w głowie, lecąc wtedy do Stanów? Czy to było kwestia, żeby pożegnać się w lepszym stylu? Czy właśnie myślałaś, że jeśli coś się wydarzy, to... Wiesz co, ja po prostu chciałam wygrać. Chciałam wygrać. Wiesz, jestem zawodniczką, jestem wojowniczką. Bardzo długo byłam niepokonana, bo przegrałam dopiero walcząc z Asią Jędrzejczyk, to chyba miałam rekord, nie wiem, 10 czy 11-0. I potem gdzieś tam pojawiły się te przegrane i chciałam znowu poczuć tą wygraną, po prostu chciałam wygrać. A ty, Łukasz, jak zareagowałeś, jak się dowiedziałeś, że trochę te plany, które wy macie jakby na przyszłość, trzeba odsunąć w czasie dla Karoli tak naprawdę? No, kurczę... Wiesz co, nawet ciężki był ten wyjazd w ogóle, bo jak ona wyjeżdżała, no to było dużo takich ciężkich jakichś prywatnych rzeczy. Duża zmiana, miała wyjechać na chwilę tak naprawdę, tylko na tam, na, nie wiem, tam 4 miesiące. Ja do niej dojechałem gdzieś już w połowie, jak się ogarnęła. Na 8 tygodni wyjechałam, pierwszy wyjazd. No, 8 tygodni, ale to właśnie ja na koniec przyleciałem jakoś, nie? To był tak, nie wiem, 6 tydzień, ja tak przyleciałem właśnie chyba 2 tygodnie przed walką. No i przyleciałem przed tą... Przyleciałem przed... Nie, przepraszam, to w 3, no bo ja wyleciałem tydzień przed, nie? Jak ty leciałaś na Fight Week, ja leciałem do Polski wtedy jeszcze, no. No to było coś takiego, że wiem, jak było ciężko bardzo te pierwsze tygodnie w Stanach, jak sama była. Bardzo było ciężko, bardzo to przeżywała i jakby bardzo, wiadomo, właśnie chciała wygrać, właśnie chciała jeszcze stoczyć tą walkę. Jak przyleciałem, to mi dopiero powiedziała właśnie, że musimy znaleźć tutaj jednak dom i musimy, bo ja będę walczyła. Ja mówię, no ale wiesz, no tak naprawdę kończy się kontrakt, masz, mówiłaś, że to jest ostatnia walka już i co teraz, nie? Jeszcze nie zawalczyłaś jej, no to skąd wiesz? A mówi, no na pewno wygram, zobaczysz teraz, nie? No i co? No i wygrała i tak się potoczyło to troszkę, nie? Że zaczęła... tam ciągle wygrywać w sumie jest ten, no i no ja się cieszę, bo to naprawdę był ciężki taki moment, nie? I myślę, że faktycznie, że jakby szybciej wyjechała, to nie wiem, czy sobie by poradziła, bo tu miała mega zajebistą motywację, nie? Takie, żeby udowodnić coś i robi ostatni raz w życiu i jakby, jak robisz coś ostatni raz w życiu, to już mówisz, nie zrobię to już za wszelką cenę, wszystko postawiam na jedną kartę, że... Ale no i to jest takie coś, że... I tak okay. Mi się wydaje, że właśnie ten pierwszy wyjazd do ATT był bardzo dla mnie ciężki. Więc jak ona by... Teraz gdybym, nie przerywaj mi. Jak ona by wyjechałaby szybciej, to nie wiem, czy by sobie poradziła, mając nadzieję, że odbuduje swoją karierę, to kurde jest takie, a może jakbym poczuła się źle, po co mam tutaj męczyć się w tych Stanach, skoro mam dobrze w Polsce i może by nie miała takiej motywacji, ale jak jechała, postawiła wszystko na jedną kartę, no to daj może mi, to było daj to. Mi powiedzieć. W ogóle dla mnie było bardzo ciężkie to, bo my, odkąd jesteśmy razem, my się nigdy na tak długo nie rozstawaliśmy. Max, kiedy się nie widzieliśmy, to był chyba jakiś jak gdzieś... Jak byłem z Brzoskim gdzieś.
To był ty, jak byłeś z Adamem Wieczorkiem na jego walce, chyba tydzień czasu go nie było, a tutaj nagle się kilka tygodni widzieliśmy. Zostawiłam moje pieski, moich przyjaciół w Polsce i wyjechałam tam totalnie sama, nie znając praktycznie nikogo. No i to był bardzo duży stres, bardzo duża zmiana i było bardzo ciężko. A pamiętasz na przykład swój pierwszy Fight Week chyba od czasów KSW, bo jeszcze na początku nie trenowałaś pod okiem Łukasza w KSW, kiedy sięgałaś po pas, prawda? Dobrze tak, pamiętam. Tak. To pierwszy raz od kilku lat przychodzi Fight Week, ważna walka i jesteś bez Łukasza obok ciebie. Czy czułaś trochę taką, nie wiem, nowy oddech, wolność, czy brakowało ci przy tej pierwszej walce? Ja nigdy nie lubiłam, kiedy moi bliscy byli na walce. Ja na walkę zawsze lubiłam jechać tylko właśnie z trenerem, z jakimiś tam znajomymi z klubu. Zero bliskich. Nawet nie chciałam, żeby moja mama przychodziła na walkę, czy mój brat. Oni oczywiście przyjeżdżali, ale o tym nie wiedziałam. I w momencie, kiedy z Łukaszem gdzieś tam pojawiło się uczucie między nami, tak jak wcześniej nie lubiłam, kiedy ta najbliższa osoba była, kiedy bliscy byli obok mnie podczas walki, tak tutaj najbliższa mi osoba nagle była ze mną w narożniku. I to też było dla mnie takie dziwne. I na przykład teraz, kiedy jednak nie ma Łukasza ze mną na tym Fight Weeku, jest mi łatwiej. Mogę się skupić tylko na sobie, skupić się tylko na walce, bo zawsze, kiedy mam obok siebie tą bliską mi osobę, to czuję się za nią odpowiedzialna. Myślę o tym, żeby ona się dobrze czuła, w tym przypadku on i tak dalej, i tak dalej. Wspomniałaś, Karol, o tym, że kiedy byłaś po tych kilku tygodniach w ATT na początku, to już mówiłaś, że trzeba kupować, czy ogarniać dom, mieszkanie w Miami. Jestem ciekaw, czy to już teraz stało się dla was takim drugim domem i ile czasu, powiedzmy roku, spędzacie właśnie w Stanach Zjednoczonych, właśnie w Miami? No, w tym roku tak naprawdę ja większość czasu spędziłam w Miami, w Polsce, może w sumie spędziłam tak łącznie od początku roku 2,5 miesiąca, 3 miesiące może. Miałem ze względu na pracę, dużo latałem, bo miałem tak, myślę, że byłem tam 6 tygodni, 5 tu, raz mi się zdarzyło, że byłem tutaj dłużej troszkę, że byłem tam chyba, takie miałem zmiany, że tak powiem, to chyba tu byłem z 8 tygodni najdłużej, nie, bo dużo pracy było tu. Też podjęłam taką decyzję, że jeżeli chcę trenować, cały czas chcę się rozwijać, to muszę tam być na miejscu. Bo w Polsce ja tak nie trenuję. W Polsce praktycznie w ogóle nie robię MMA, nie robię sportów walki, tylko jakieś treningi motoryczne, cardio. I mi się wydaje, że w ogóle jest jedna taka rzecz, co różni kluby w Polsce, a tam, że tam autentycznie, nie pytam z kim, ale już z kimś nawet, z jakimś zawodnikiem gadałem, co tam trenował. Jak tutaj jesteś po walce, no dajmy na to na przykład nawet czy Karoli, czy w klubie, no Marcin Rzosek był u nas, czy dużo tych takich, że tak powiem, topowych tych zawodników u nas w kraju, no to po walce, jak przyjdziesz na salę, nic, wiesz, no jesteś na roztrenowaniu, jesz sobie co chcesz, jesteś przytyłeś, troszkę sobie pofolgowałeś ze wszystkim, no to masz troszkę gorszą kondycję i wszystko i jesteś na sali i tak czy siak na tej sali nikt ci nie może zagrozić. I nie wiem, jest coś takiego w Polsce, że dosłownie, czy też to taki respekt, nie wiem jak to dobrze nazwać, ale jakby przychodząc na salę, nie wiem, czy Karola, czy nie ujmując innym zawodnikom oczywiście, po prostu tak jest i to po prostu trzeba się z tym pogodzić, że tak jest i nikomu nic nie umyje, czy na przykład Marcin, czy coś, oni nie czujesz się zagrożony na sali. Nie? No myślę, że wychodząc na sparring, dajmy na to, jest Borys Mańkowski, on przychodził do klubu nawet na roztrenowaniu, on i tak był na topie w tym klubie. No i no myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że przychodzi Janek Błachowicz na trening, który jest na roztrenowaniu, który jest po wakacjach i tak jest top w tym klubie. To różni klub właśnie na przykład w Stanach, w ATT szczególnie, gdzie masz tam pełno osób, które wiesz, tam jest tylu mistrzów byłych na sali jednej, że to się w głowie nie mieści i jeżeli wchodzisz na salę, gdzie każdy jest w wiesz, jakimś trybie treningowym i ty byś był, nie jesteś tam w trybie treningowym, to po prostu cię mieli. I to jest ta duża różnica, że jakby nie czujesz tego oddechu, a tam właśnie to, co Karola powiedziała, że jak ona tam ciągle jest, to jest ciągle w formie, nie? I ciągle może trenować na najwyższym poziomie i się rozwijać. W Polsce jakby moim zdaniem jest tak, że po tych walkach jednak jest takie to trochę zejście, bo nie czujesz tej presji tego, jakby wiesz, i za spokojnie wchodzisz na obroty, nie? A jednak myślę, że takie coś przyspiesza to po prostu współzawodnictwo i to, że nawet rozmawialiśmy poza kamerami, nie? Jak to się odbywa, że czasem zawodnicy z jednego klubu mówią, że nie ma problemu ze sobą walczyć i to myślę, że właśnie napędza
tą rywalizację i to, ten rozwój, że każdy po prostu chce być najlepszy, no bo nie może być trzech najlepszych na świecie, nie? W jednej kategorii, no chyba że w boksie, ale u nas nie może być trzech, czterech najlepszych na świecie, nie? Więc musi być jeden i każdy do tego dąży i myślę, że to pomaga się rozwijać, jeżeli jesteś na stałe właśnie w takim otoczeniu, nie? Ja pytałem o to Miami też nieprzypadkowo, no bo... przyjechać. To na pewno, też kiedyś bardzo chętnie, ale słuchajcie, pytałem o to dlatego, że teraz jesteśmy w Zakopanem, nie w Łodzi, nie w Bydgoszczy, także też można powiedzieć, że w ostatnim czasie trochę oddalacie się od chyba tych takich najbardziej rodzinnych stron i co was tutaj do Zakopanego, do gór ściąga, czym się zajmujecie i co robicie? Do gór nas ściągają góry, po prostu. Ja kiedy pierwszy raz przyjechałam w góry, jak zobaczyłam góry, to po prostu się zakochałam w tym miejscu i naprawdę mam nadzieję, że za jakiś czas się tutaj przeniosę na sportowej emeryturze na stałe. A teraz jesteśmy w Zakopanem przy okazji naszej kolejnej akcji tej z fundacji, ale o tym to chyba opowie więcej Łukasz, bo to on głównie z Maćkiem się teraz zajmują fundacją. Dużo robimy po prostu na Podhalu akcji. A no mówię, no tak, że jest nam bliskie sercu, no to mamy tu dużo przyjaciół. No to zawsze jakby łatwiej się coś robi w fajnym towarzystwie, że tak powiem. I robimy kolejne zakończenie roku, w sumie takie podsumowanie. To jest bal, nazywa się Górale Dzieciom. I licytujemy na przykład gadżety tutaj tutejszych, że tak powiem, sportowców, czy właśnie skoczków narciarskich, czy artystów. Dzieciaki nasze namalowały obrazy z domu dziecka, które też będziemy licytować. W tamtym roku zrobiliśmy taką troszkę inną akcję, no bo jeszcze dzieciaki były z nami, ale w tym mamy, nie mogę nawet powiedzieć ci tego na wizji, na co będzie teraz zbierane. Będzie na super, bardzo dużą wycieczkę, ale nie mogę powiedzieć, bo już dzieciaki nie są aż takie małe, że niektóre już nawet oglądają takie rzeczy, więc nie mogę się wysprzęglić, ale robimy taki bal. No i często po prostu tu robimy i po prostu odpoczywamy tutaj dobrze i też czy kłady, czy zależy od pogody, od pory roku. Czy ja na kładach już też kupę lat jeżdżę, z Karolcia w sumie też, na skuterach śnieżnych, ale no jakoś tak z nas odpoczywamy tu po prostu. Nawet jak tu pracujemy, to ja w sumie pracuję, a nawet no to i tak jakoś odpoczywam tu bardziej niż w mieście. O. Brakuje ci tej otoczki związanej z UFC? No bo jednak będąc blisko, trochę gwiazd zobaczyłeś, trochę poznałeś, trochę anegdot też naprawdę wynieśliście. I czy to jest coś, za czym tęsknisz? Kurczę, no troszkę jest, wiesz, to jest, ale to i tak cały czas tym, jakby człowiek jakby się załamywał każdym tego typu rzeczom, no to tak naprawdę by... Nie może być w życiu ciągle fajnie. W ogóle jakbyś spojrzał nawet na swoje życie każdego, no to jednak więcej razy się przegrywa niż wygrywa, nie? Albo jakieś zmienia etapy w życiu. Ktoś kiedyś powiedział, chyba nawet nie wiem, czy nie Maciek Turski, zadał pytanie, albo często zmieniasz. Ja mówię, to nie jest często, ja to całe życie to robiłem. Na przykład jak zmieniam jakąś rolę czy coś, no to tylko przez to, że trzeba jakby dalej dążyć w życiu do czegoś jakby, co lepiej by było, żeby nic nie robić i potem przestać się załamywać i siedzieć, wiesz, ilu jest takich trenerów, którzy siedzą, tak naprawdę nigdy nawet z województwa czasem nie wyjechali swojego, ale siedzą, no, jak, ale to było, a teraz nie mam nic i teraz jest tak i to mnie zostawił, ten mnie zostawił, to miałem takie jakby smęcenie, takie myślę, że to jest taka nasza trochę zła... Przerwę ci? No. Wiadomo, też mam takie jedno ulubione powiedzenie, w życiu stałe są tylko zmiany, więc trzeba się umieć zaadaptować do tych zmian, bo wszystko no, bo się zmienia. I jak nie ma co tak właśnie siedzieć, wiesz, użalać się nad sobą czy czymś, czego nie ma, bo to jeszcze może wróci i to jeszcze jakieś rzeczy. I tak jestem dość blisko, wiesz, tego świata sportu walki, sam wiesz, czy jestem na galach w Polsce, czy gdzieś tam do studia pójdę, czy potypuję sobie te pojedynki. Jednak jakby cały czas mam ten kontakt, więc myślę, że gdybym tego nie miał ogólnie, no to myślę, żeby mi tego brakowało, tych, wiesz, po prostu, czy nie wejdę sobie na matę gdzieś w jakimkolwiek mieście, nie jestem i potrenuję, no to jednak mam to coś, czegoś takiego, że jednak jestem w tym, nie? W tym świecie jednak jakoś mam ten kontakt z tym wszystkim, więc gdyby to może całkowicie mi się zatarło, no to może, no to na pewno by było to przykre, nie? Ale jakby jak ciągle w tym jakby uczestniczę, no nie wiem, no już nie będę drugi raz w autobusie z Conorem, nie? Z Khabibem, jak go atakował, albo jakichś innych tysiące sytuacji szalonych.
które się działy na galach, no ale to są, myślę, że są piękne przeżycia, bo kurczę, niektórzy całe życie takiego czegoś nie przeżyją, więc fajnie chociaż to przeżyć, nie? Jakie w tym momencie ty masz jeszcze sportowe marzenia? Czy tak naprawdę ty jeszcze czegoś potrzebujesz, czy każda walka to jest kolejna cegiełka i jakby nie stawiasz sobie większych celów? Znaczy, mam taki cel, żeby wygrać jeszcze parę walk, to jest mój cel, a gdzie to mnie dalej zaprowadzi, to nie wiesz, to już zobaczymy.